podsumowanie tego w końcówce szalonego spotkania. Tak, zacznę od samego spotkania, przebiegu. Na pewno dobrze weszliśmy w to spotkanie, w końcu tak jak sobie zakładaliśmy, bo ostatnio były problemy, żeby wejść dobrze w to spotkanie, jeżeli chodzi o pierwszą połówkę szczególnie. Dużo było energii. Na pewno przygotowaliśmy sobie sytuację strzeleckiej, brakło uderzenia z dystansu. W przerwie dokonaliśmy zmiany, Dawid Kot wszedł, to też miała zmiana przede wszystkim ożywić grę i to, żeby szukać tych uderzeń właśnie z dystansu. Super sytuacja Maćka Śliwy właśnie po asyście Dawida, szkoda, że nie otworzyliśmy wtedy w tym znów dobrym momencie, w którym było w drugiej połowie bramki. Natomiast no, na pewno jeszcze wrócę do pierwszej połowy, ta zmiana Adama Chrzanowskiego, no, na pewno nam skomplikowała, bo nam wyczerpała możliwości ofensywne. Wiemy, że co 3 dni, więc tutaj szykowaliśmy jeszcze jedną ofensywną zmianę i myślę, że była ona potrzebna, natomiast no, straciliśmy, a środkowy obrońca za środkowego, bramkę straciliśmy tak, jak nie powinniśmy tracić. No, odpadł niepotrzebnie środkowy obrońca, przegrał, potem nie zablokowaliśmy uderzenia, przegrywaliśmy. Czerwona kartka, mimo wszystko no, trzeba pochwalić zespół za tą końcówkę. I w 10 graliśmy i staraliśmy się zmienić losy spotkania i udało nam się w 92 minucie, a na koniec jeszcze szkoda, że Kacper niedokładnie dogrywał, bo była znów bardzo dobra sytuacja ku temu, żeby no, odwrócić szalony mecz. Ale tak jak mówię, no, życzę przede wszystkim oczywiście Wigrom utrzymania, bo duży sentyment mam do tego klubu. Zespół młody na pewno potrzebuje zwycięstwa. No, dzisiaj im się nie udało. My też natomiast przyjechaliśmy tu z jasnym celem właśnie tego zwycięstwa. Cieszy mnie, tak jak mówię, postawa zespołu, jeżeli chodzi o taką walkę, zaangażowanie, a przed nami jeszcze sporo meczy i myślę, że powoli wrócimy na te tory, które sobie zakładamy, czyli tory zwycięstwa. Dziękuję bardzo. Najbliższy mecz będzie dla Was bardzo ważny, bo przyjeżdża przeciwnik mający olbrzymie aspiracje. Tak, ważne, ale tak naprawdę każdy mecz jest niezwykle istotny i w każdym meczu musimy grać o 3 punkty. Wiemy doskonale, że walczymy o baraże, to już praktycznie po przegranej ze Staalą Mielec stało się faktem. Tam, tak jak mówię, no, w tamtym meczu przede wszystkim ta pierwsza połówka zaważyła, że nie odnieśliśmy zwycięstwa, ale dzisiaj to tempo trzymaliśmy przez całe spotkanie i chcieliśmy zagrać i ofensywnie, ale też z dużym poświęceniem i tak to wyglądało. Także no, tak jak mówię, no, następny jest bardzo ważny, trzeba się dobrze przygotować, odpocząć, potem znów maraton co 3 dni. Będziemy mieli plan, który chcemy realizować. Dziękuję. Dziękuję. Martin, jak podsumujesz dzisiejsze spotkanie? No tak, w tej pierwszej połowie głównie z początku była Legnica lepszym zespołem, więcej trzymała piłkę i miała jakieś takie okazje, ale myślę, że dobrześmy bronili i mieliśmy tam my też jedną okazję na strzelenie bramki. No i potem w drugiej połowie to był taki otwarty mecz, gdzie byli kontra taki na jedną i na drugą stronę. No i strzeliliśmy bramku z uderzenia spoza pola karnego i na koniec ta sytuacja, która zdecydowała, że ten wynik jest 1-1. Coś się zmieściło w końcówce, bo trochę już broniliście ten wynik. Tak, no oczywiście broniliśmy, ale była tam jeszcze jedna okazja na strzelenie bramki, gdzieś to było, nie wiem, można 4-3 albo 5-4. Trzeba być jakby taki skuteczny i bylibyśmy szczęśliwsi, ale no taka jest piłka nożna, no bo zrobiliśmy jeden błąd i wynik jest taki. Długo czekaliśmy na wasze przełamanie, małe przełamanie jest. Kiedy będzie to duże? No tak, chcieliśmy to dzisiaj zrobić, żeby mieliśmy 3 punkty, no, ale jest, no co, jest następnych 10 meczów i piątek na Puszczy jest następna okazja do zdobywania 3 punktów. Może proszę trenera o podsumowanie tego dzisiejszego spotkania. Ostatnia akcja meczu
Jeszcze siedzi mi w głowie, więc ciężko tak na gorąco obiektywnie to podsumować, ale uważam, że pokazaliśmy dzisiaj przez 90 minut, że zależy nam na tym, żeby utrzymać, bardzo nam zależy na tym, żeby utrzymać gry w pierwszej lidze. Zrobiliśmy bardzo dużo, żeby dzisiaj zdobyć 3 punkty. Myślę, że znowu gdzieś oprócz początku meczu, im dalej w las, tym byliśmy coraz bardziej wyrównanym jakby, czy równym zespołem, a momentami śmiem powiedzieć, że może lepszym, ale to takie jakby też tylko ocena jakby taka moja ogólna, ale bardzo szkoda, bo strzeliśmy bramkę na 1-0, fajnie się broniliśmy, zdyscyplinowanie i mogliśmy jeszcze strzelić kolejne bramki, czy kolejną, postawić tą przysłowiową kropkę na D. Niestety nie udało się to i w ostatniej akcji meczu dostaliśmy bramkę na 1-1. Najłatwiej teraz by było polować na tak zwane czarownice i szukać winnych. Ja uważam, że po takim meczu my mimo wszystko musimy szukać obiektywizmu, szukać też mocnych stron, czy dobrych momentów, dobrych stron, pozytywów, bo takie dzisiaj były i mam nadzieję, że Państwo też, którzy byli dzisiaj, to widzieli. I po tym, jak ten kurz opadnie, to też musimy po prostu obiektywnie to ocenić. I powiedziałem chłopakom w szatni, że jeszcze parę dni na to, żeby zaśpiewać w szatni, musimy poczekać. I bardzo głęboko w to wierzę, że to już się stanie w Niepołomicy. Właśnie chwila tutaj, teraz Niepołomica. No niektórzy tak twierdzą, że teraz zaczynamy się wydalać z naszej półki. Tak, ale to też nie znaczy, że będzie łatwiej, bo Niepołomice grają bezpośrednią piłkę, więc wiemy, że to jest niewygodne też. Pewnie my wtedy będziemy w takiej roli zespołu prowadzącego grę, ale my też to potrafimy. My tego oczekujemy od zawodników, że my będziemy prowadzić. W tych dwóch meczach nie zawsze to się udawało, bo graliśmy naprawdę z piłkarsko przebogatymi zespołami, jeżeli chodzi o jakość, i one często jakby inicjatywę miały w tej grze, ale my też się dobrze czujemy w roli kreatora gry i mam nadzieję, że wtedy będziemy sobie stwarzać jeszcze więcej sytuacji. Myślę, że będzie dobrze.